Polsce odbywają się również znaczące zloty motocyklowe. Człuchów zlot Cafe Race. Jest to zlot motocyklowy skupiający się na kulturze Cafe Racer, organizowany w mieście Człuchów. Cafe Racer Sprint w Człuchowie to wyjątkowe wydarzenie motocyklowe, które ma miejsce przy ulicy Jerzego z Dąbrowy. Impreza trwa przez 7 godzin i jest otwarta dla wszystkich, zarówno dla użytkowników Facebooka, jak i osób spoza tej platformy. Jest to kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Cafe Racer Club Poland, towarzysząca Polish Boogie Festival, co gwarantuje uczestnikom wiele atrakcji i emocji. Podczas imprezy odbędzie się trening w parach, a konkurencje będą skierowane zarówno do motocykli klasycznych, jak i przerobionych w stylu lat 60. i 70. To idealna okazja dla miłośników klasycznych motocykli oraz fanów w stylu Cafe Racer, aby spotkać się, podziwiać unikatowe maszyny i wziąć udział w emocjonujących zawodach. Cafe Racer Sprint w Człuchowie obiecuje niezapomniane wrażenia dla wszystkich entuzjastów motoryzacji, tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnej pasji i spotkań z podobnie myślącymi osobami. Custom Head to festiwal dedykowany miłośnikom klasycznych amerykańskich samochodów, motocykli oraz rowerów custom, a także całej kulturze customowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 lutego w hali Stulecia we Wrocławiu. Podczas festiwalu będzie można podziwiać najciekawsze egzemplarze zabytkowych pojazdów oraz dzieła artystów związanych z custom kulturą. Oprócz prezentacji samochodów, motocykli i rowerów custom, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, pokazach na żywo oraz giełdzie płyt winylowych. Dodatkowo w programie festiwalu znajdą się pokazy mody vintage oraz występy Pin-Up Girls. Wieczorem sobotniego dnia na scenie wystąpią zespoły rock'n'rollowe, zapewniając publiczności dużą dawkę energii i dobrej zabawy. The Distinguished Gentleman's Ride to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników klasycznych motocykli, cafe racerów, bobberów, scramblerów i innych unikatowych maszyn. Jest to rajd motocyklowy odbywający się na całym świecie, gromadzący pasjonatów jednośladów, którzy wspólnie wspierają akcję charytatywną, mającą na celu walkę z rakiem prostaty oraz promocję zdrowia mężczyzn. Edycja we Wrocławiu, która miała miejsce 30 września 2018 roku, nie tylko stanowiła okazję do wsparcia szlachetnej inicjatywy, ale również do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu kulturowym. Uczestnicy rajdu mieli okazję zaprezentować swoje eleganckie stylizacje, nosząc garnitury, koszule i inne elementy dżentelmeńskiego stroju, co dodatkowo podkreślało atmosferę wydarzenia. Piknik, który zakończył tegoroczną edycję we Wrocławiu, odbył się w nowej siedzibie Unikat Motorworks. Oprócz niezwykłych maszyn motocyklowych, uczestników czekały specjalne nagrody od sponsora przejazdu 79 Point Classic Motorcycle Clothing. Na pikniku pojawiła się także załoga Food Think Tank, serwując pyszne jedzenie, aromatyczną kawę i orzeźwiające napoje. Całość uzupełnił koncert niespodzianka, tworząc niezapomnianą atmosferę wspólnego świętowania pasji do motoryzacji. Nawet osoby, które nie posiadają własnego jednośladu, mogły wziąć udział w wydarzeniu, odwiedzając piknik w Unikat Motorworks i ciesząc się atmosferą oraz atrakcjami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. To wydarzenie nie tylko integruje społeczność motocyklową, ale także promuje szlachetne cele charytatywne, stanowiąc jednocześnie doskonałą okazję do wyrażenia swojej pasji i indywidualności.